Alkoholizm jako choroba uczuć i emocji. Witam po raz kolejny. Na początku dziękuję Wam, bo wzrasta bardzo szybko liczba subskrypcji tego kanału. To dobrze, cieszę się z tego, ponieważ chciałbym, żeby ten kanał był czymś w rodzaju pierwszej deski ratunku, pierwszego miejsca, gdzie sięgacie po informacje na temat uzależnienia. Jeśli swoimi filmami uda mi się kogoś z Was zatrzymać chociaż na chwilę i zastanowić się, gdzie zmierzacie i co możecie zrobić, to będzie cel, który chcę osiągnąć. Związek pomiędzy alkoholizmem a uczuciami jest związkiem dwukierunkowym. Oczywiście w dużym uproszczeniu. Emocje, uczucia są związane z głodem alkoholowym. Mogą też być w dużym uproszczeniu przyczyną sięgnięcia po alkohol. Część osób pije po to, żeby poczuć się lepiej, żeby zasnąć, żeby być bardziej odważnym, żeby pozbyć się nieśmiałości, albo radzić sobie na przykład ze zbyt dużą radością, czy po prostu siebie pocieszyć. Zaś z drugiej strony alkohol zaburza emocje, o czym bliżej powiem w następnym filmie zatytułowanym Zepsuty alternator, czyli regulowanie uczuć. Zauważ, że emocje i uczucia to nie jest to samo. Jakie są różnice? Jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim emocje są impulsywne, pojawiają się na krótko, są wrodzone i są naszą reakcją na coś. Natomiast uczucia są bardziej refleksyjne, są zdecydowanie trwalsze, nabywane przez doświadczenia z innymi ludźmi oraz bardziej niezależne od sytuacji człowieka. Emocje są związane z fizjologią człowieka i występują zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Uczucia mają bardziej charakter społeczny, są zawsze formą interakcji i są wyłącznie ludzkie. Emocje występują w danym czasie jako jedne. Na przykład możemy czuć strach albo radość, podczas gdy uczucia możemy odczuwać w tym samym czasie różne, sprzeczne. Emocje też określają nasz stosunek do jakiegoś zdarzenia. Możemy uznać je za przyjemne bądź zagrażające, dane zdarzenie i dane emocje, podczas kiedy uczucia dotyczą przede wszystkim sfery psychiczno-duchowej człowieka. Zobacz, zafascynowanie kimś czy pożądanie jest emocją zależną od sytuacji. Miłość jest uczuciem, które trwa niezależnie od tego. Jeżeli kogoś kochamy, potrafimy danej osobie wybaczyć złe, naszym zdaniem, zachowania. Widząc coś, co nam zagraża, możemy odczuwać emocję, jaką jest lęk. Ale na przykład jeśli ktoś nas pociąga i onieśmiela jednocześnie, możemy mówić już o mieszanych uczuciach, o uczuciu. Bardzo istotne jest, że zarówno emocje, jak i uczucia czemuś służą, mają swoją rolę. Emocje i uczucia to informacja oraz impuls do działania. Dzięki uczuciom dostajemy informacje o naszych potrzebach, ich zaspokojeniu bądź niezaspokojeniu. Ból informuje nas, że trzeba zająć się swoim zdrowiem, strach, że należy uciekać, radość, że mamy z czegoś satysfakcję, a poczucie winy, że zrobiliśmy coś wbrew sobie i swoim zasadom. Kolejną cechą uczuć jest to, że związane są z myśleniem i działaniem. Zobrazuję to następującą sytuacją. Chcesz wypić herbatę i nagle widzisz, że w domu nie masz ani odrobiny cukru. Patrzysz w szafce, szufladzie, sprawdzasz w spodniach i surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafie poprzewracasz, macasz szlafrok, palto macasz. Cukru nie ma, sklep zamknięty, albo masz do niego daleko. Wpadasz więc na pomysł, że możesz pożyczyć cukier od sąsiada. Jednak po chwili myślisz, że przecież sąsiad ostatnio chlapał ciebie samochodem. Idąc do jego drzwi, przypominasz sobie, że przecież miesiąc temu nie pożyczył tobie 10 zł. I raptem widzisz przed oczami, że tydzień temu nie powiedział tobie dzień dobry. I kiedy w końcu sąsiad otwiera drzwi, rzucasz w niego szklanką, krzycząc, a wsadź sobie w dół ten cukier. I wchodząc do swojego mieszkania, sięgasz po piwo. Ta historia pokazuje, że emocje są wzmacniane przez mechanizm iluzji i zaprzeczania. Alkoholik zaczyna manipulować swoją rzeczywistością, by tworzyć takie uczucia, które wzbudzą głód alkoholowy i zachęcą go do sięgnięcia po alkohol. Co wynika z tego, o czym dzisiaj mówię? Trzeźwiejąc będziesz uczył się rozpoznawać informacje, które niosą uczucia. Tak, aby nie prowadziły one do picia, ale podejmowania jakiegoś działania. Powinieneś i zaczniesz poszukiwać innych możliwości odczuwania tych uczuć, dostarczania ich sobie. Zamiast iść na skróty sięgając po alkohol, zmierzysz się z uczuciami. W terapii będziesz uczył się radzić sobie bądź znosić emocje bez sięgnięcia po alkohol. Zaczniesz rozwiązywać problemy zamiast je zapijać.
Odczuwając głód alkoholowy na poziomie emocjonalnym, kiedy będziesz samotny, nie zamkniesz się w domu, nie sięgniesz po piwo, tylko zadzwonisz do przyjaciela. Kiedy poczujesz smutek, popłaczesz sobie albo obejrzysz komedię. Kiedy poczujesz strach lub nieśmiałość, uciekniesz albo powiesz drugiej osobie, że cię onieśmiela. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, że w terapii ważne jest nawiązanie kontaktu z własnymi emocjami i przerwanie mechanizmu nałogowego regulowania uczuć. Chodzi o to, by tych uczuć nie regulować alkoholem. Jest jednak coś jeszcze. Potocznie utożsamiamy uczucia z sercem, zapominając, że wiele emocji tworzy się w głowie. W moich filmach mówiłem o tym, że alkohol wpływa na chemiczne funkcjonowanie naszego mózgu. Naszymi uczuciami, emocjami kierują hormony, między innymi oczywiście, co najłatwiej możesz zauważyć wtedy, kiedy matka po porodzie dostaje w swoje ręce dziecko, lub kiedy bojąc się wytwarzamy adrenalinę, która dodaje nam sił do ucieczki. Na poziomie neurologicznym mamy system neuronalny, który przez neuroprzekaźniki może budzić emocje. Mamy system sensomotoryczny, który łączy emocje z ciałem. Wpływa na mimikę twarzy, napięcie mięśniowe, mrużenie, rozszerzenie źrenic, ale też na sylwetkę, kiedy stajesz się bardziej skulony albo nastroszony jak kogut. Kiedy pijesz, twój system neuronalny zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Alkohol zaczyna hamować, tłumić, uśnieżać różne uczucia. Uszkadza działanie ośrodków bólu i przyjemności, ośrodków kary i nagrody. Tracisz zdolność do naturalnego odczuwania przyjemności, a ponieważ uszkadzany przez alkohol jest też ośrodek przykrości, twoje reakcje obronne, które mają chronić ciebie przed trucizną, jaką jest alkohol, słabną. W efekcie działania alkoholu otrzymujesz niezły miks. Masz coraz większe oczekiwania przyjemności po alkoholu. Wzrasta twoje napięcie, cierpienie i chęć ulgi. Spada twoja odporność na cierpienie, nasila się strach, a w końcu coraz trudniej znieść monotonię i stajesz się bardziej impulsywny. Na koniec podsumuję to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Uczucia i emocje to nie jest to samo, ale jednak oba te stany niosą tobie informacje o czymś oraz zachęcają do działania. Ważne jest w terapii, żeby nie tylko utrzymywać trzeźwość, ale skupić się na uczuciach. Zacząć pracować z tymi, które mogą potęgować głód alkoholowy. Zacząć pracować nad potrzebami, które są niezaspokojone. Ważne, żeby przerwać mechanizm nałogowego regulowania uczuć oraz związany z nim również mechanizm iluzji zaprzeczania. Ważne jest, żeby w naturalny sposób dostarczać sobie uczuć i emocji. Dopiero to wszystko razem, połączone, może przyczynić się do sukcesu, jakim będzie utrzymywanie Twojej trzeźwości. I pamiętaj o tym, o czym mówiłem też w innych filmach. Uzależnienie od alkoholu, alkoholizm jest chorobą. Chorobą nieuleczalną, więc może się pojawiać. Dlatego trzeba nauczyć się rozpoznawać głód alkoholowy, rozpoznawać i nazywać swoje emocje i znajdywać naturalne sposoby na to, żeby sobie z nimi poradzić albo je po prostu przeżyć. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.